No dzień dobry, moje kochane panny. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 2 do 8 maja 2022 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, mówię to szczególnie do moich nowych widzów. Jest tam kilka ważnych informacji, także zajrzyjcie, zanim zadacie mi jakiekolwiek pytanie. No i co, kochani, zachęcam do zostawienia łapki w górę. Jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz, a jeżeli jesteście tu pierwszy raz i wam się spodoba, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Ok, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć? A na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra. I karta opiekuńcza dla was. Mądrość. Mądrość. Nie staraj się kontrolować wszystkiego. Zaufaj mądrości boskiego planu. Super. Dobra, kochani, to co? Lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Dziewiątka buław. No, kochani, możecie poczuć się zmęczeni w przyszłym tygodniu. Za dużo obowiązków, za dużo wszystkiego. Może coś, czego pragniecie, o co tutaj usilnie walczycie, trwa zbyt długo i możecie poczuć się po prostu zmęczeni. Możecie mieć ochotę rzucić to, wiecie, w pizdziec. Przepraszam za wyrażenie. Ale będziecie mieli ochotę po prostu zrezygnować z czegoś, już dość walki, dość kłótni, dość zgrzytów, dość starania się o coś. Zmęczenie ponad wszystko. Ale dziewiątka była dla mnie jest taką kartą mówiącą nie poddawaj się. Nie poddawaj się, bo jesteś na ostatniej prostej i uda ci się osiągnąć to, czego pragniesz. Uda ci się ukończyć coś, o co walczyłeś tyle czasu. Więc nie poddawaj się, walcz do końca. Dobra, co miłego się może wydarzyć? Zobaczmy. No i tu mamy słońce i o to chodzi, kochani. Słoneczko wychodzi nad wasze główki, moje drogie panny. Cudownie, słońce to jest najszczęśliwsza karta w tarocie, więc co najpiękniejsze jest dla was osiągalne w nadchodzącym tygodniu. Słońce może oznaczać jakiś sukces, zwycięstwo, dobre wiadomości, spotkanie miłości, pogodzenie się z kimś dla was ważnym. Może oznaczać jakąś spełnioną nadzieję, odnalezienie pasji w życiu. Wszystko, tak? Wszystko, że tak powiem. Słońce to jest wszystko, co najpiękniejsze. Dlatego zobaczmy sobie, co to słoneczko wam, kochani, przyniesie w tym nadchodzącym tygodniu. To jest klarowność, jasność, przejrzystość. Jeżeli były jakieś ostatnio ciemne chmury właśnie nad waszymi głowami, to słońce skutecznie je rozgoni. Eremita, wasza karta. I arcykapłanka. I paść buław. Ok. Trójka mieczy, piątka kielichów, szóstka pentakli. No kochani, wygląda na to, że wychodzicie tutaj z jakiejś energii smutku, poczucia braku, poczucia straty. Dla części z was mam wrażenie, bo mamy tą trójkę mieczy, mamy pustelnika, mogło dojść do rozpadu jakiegoś związku, jakiegoś małżeństwa, jakiejś relacji ważnej dla was, przyjaźni, przez co długi czas gdzieś tam byliście w takiej energii smutku, płaczu, płakania nad rozlanym mlekiem, właśnie pogłębienia tej straty gdzieś tam emocjonalnie. Ale w tym tygodniu będzie jakiś przełom. Uświadomicie sobie gdzieś tam intuicyjnie, że w sumie jest wam dobrze tak, jak jest i nie potrzebujecie tej osoby do swojego szczęścia i po prostu zostawicie tą przeszłość za sobą. Szykuje się dla was jakaś nowa ścieżka, nowa droga, mogą się pojawić jakieś nowe przyjaźnie, nowe randki, nowe spotkania, ale zdecydowanie to jest też wasz taki wigor wewnętrzny, takie właśnie powrót do równowagi i powrót do walki dalej o swoje, nie zostawiając te smutki za sobą, tak? Także słoneczko wychodzi nad waszymi głowami, możecie tutaj się zainteresować rozwojem osobistym, zainwestować w jakieś książki, kursy, szkolenia, coś, co popchnie was też w nową ścieżkę i co pozwoli właśnie odzyskać to słoneczko nad waszymi głowami. Dla części z was, kochani, mam wrażenie, że tutaj dłuższy czas właśnie myślicie o założeniu właśnie jakiejś własnej działalności, własnej firmy albo rozpoczęcie jakiejś działalności właśnie własnego projektu, coś w tym stylu. I kochani, utrzymujecie to w tajemnicy.
może i dobrze, nie wszyscy muszą wszystko wiedzieć, ale zdecydowanie kierujecie się tutaj głosem intuicji. I mam wrażenie, że dla części z Was coś już zaczęliście kiedyś w przeszłości, ale to niestety nie wypaliło. I trochę baliście się tutaj ruszyć właśnie z jakimś nowym pomysłem, nowym projektem, bo baliście się, że ta sytuacja się powtórzy. Ale wygląda na to, że w tym tygodniu mogą przyjść do Was właśnie jakieś szczęśliwe wiadomości, albo dostaniecie jakieś takie, wiecie, zielone światło, światełko w tunelu, cokolwiek, że czas ruszyć w tą nową drogę. I to przyniesie Wam dużo radości, dużo spełnienia, dużo też takiej równowagi, że idziecie właśnie za tym swoim wewnętrznym głosem i eksplorujecie tutaj nowe tereny. Także jakaś nowa ścieżka zdecydowanie dla części z Was może się otworzyć właśnie w tym tygodniu. Na co uważać? Zobaczmy. Piątka pentakli. No właśnie, żeby nie być w tej energii ofiary. Dla mnie piątka pentakli to jest ewidentnie energia ofiary. Użalanie się nad sobą, siedzenie w przeszłości, niewidzenie dostępnych opcji, niechęć do przyjmowania też pomocy ze strony innych, bo zdecydowanie jest tutaj jakaś pomoc ze strony innych, której kompletnie nie dostrzegacie, bo jesteście zamknięci w sobie. Więc tutaj jest ważne, żeby popracować nad sobą, popracować nad swoim poczuciem bezpieczeństwa, otworzyć się na pomoc innych i otworzyć się na nowe, inne być może możliwości wyjścia z jakiejś sytuacji. Nie blokujcie się przed przepływem, walczcie dalej o swój sukces, ponieważ, no mówię, to słoneczko jest tutaj taką obietnicą wyjścia na prostą i osiągnięcia tego, czego pragniecie, tak? Także... Tylko mówię, być może trzeba będzie po prostu spojrzeć na coś z innej perspektywy, poszukać jakichś rozwiązań i poszukać przede wszystkim pomocy ze strony innych. Nie wszystko musicie robić sami, kochani. Dobra. W miłości. Zobaczmy, co w miłości. A tu mamy pazia pentakli. Czyli zdecydowanie coś nowego, nowa ścieżka, wiadomości, konkrety, propozycje, takie solidne propozycje na przyszłość. Coś tu się nowego dla Was otwiera. Może jakaś nowa inwestycja, może wejście na wyższy poziom w związku, a być może właśnie jakieś spotkanie, randka od kogoś, kto ma no, takie solidne plany wobec Was. Zobaczmy tego pazia pentakli. Królowa kielichów. Sąd ostateczny. O! I as mieczy. Pięknie wyleciały nam wszystkie karty. Mamy ósemkę buław, koło fortuny, siódemka buław, dziesiątka pentakli. Kochani, jeżeli jesteście w stałych związkach, wygląda mi to na rozwiązanie właśnie jakiejś sytuacji, być może materialnej dla części z Was, ale nie musi to być sytuacja materialna, ale zdecydowanie rozwiązanie jakiejś sytuacji, pójście do przodu, zaryzykowanie pójścia w coś nowego. Część z Was mam wrażenie, że może myśleć o powiększeniu rodziny i tak nie do końca byliście przekonani, czy chcecie w ogóle dzieci, czy nie chcecie dzieci, ale widzę, że tutaj jakaś decyzja zapadnie i wygląda na to, że ktoś tu się będzie starał właśnie, być może o nowego członka rodziny. Jeżeli tak, to ósemka buław mówi, że będzie gorąco. Będziecie intensywnie się starać. Ale tu macie wsparcie, kochani, wszechświata, więc jeżeli faktycznie zdecydujecie się tutaj na dziecko, to no, działajcie. W tym tygodniu działajcie, bo to będzie bardzo, bardzo fajny okres dla Was, żeby właśnie poszerzyć rodzinę. Dla części z Was może chodzić właśnie o jakiś nowy pomysł, projekt, inwestycje w coś. Może część z Was czekała tutaj na jakieś wiadomości w sprawie właśnie jakiejś podpisania umowy, kupna działki, domu, nie wiem, czegokolwiek. Może remontujecie mieszkanie, może chodzi o jakiś wkład inwestycyjny, pieniężny, tak? Właśnie w Wasze małżeństwo, Wasz związek, Wasz dom, Waszą rodzinę. To część z Was być może właśnie tutaj czekała na jakieś ważne wiadomości, to w tym tygodniu wiadomości się pojawią. Być może uda się ostatecznie podpisać jakieś umowy, no i rozpocznie się taki nowy dział w Waszym życiu. Dzięki temu, że właśnie trwaliście przy swoim, czekaliście na coś odpowiedniego albo walczyliście o swoje. No kochani, dziesiątka pentakli mówi o szczęśliwej rodzinie, domu, właśnie poczuciu bezpieczeństwa. No i to zaczyna się dziać. Wszechświat Wam tutaj wspomaga, rzeczywiście wspomaga Was w tym ruchu do przodu, w tej komunikacji, w tym działaniu. No i osiągacie to, czego pragniecie i nowa ścieżka się przed Wami otwiera. Jeżeli, kochani, jesteście singlami, no to tutaj może się pojawić szansa właśnie na nowy związek, na nową relację. Ale... Właśnie, to co czułam tutaj wcześniej. Część z Was może jeszcze płakać nad rozlanym mlekiem i tęsknić za jakąś przeszłością. To powiem Wam, że pojawienie tej osoby nowej, pojawienie się tej nowej osoby może ostatecznie pozwolić Wam zapomnieć o przeszłości i ruszyć właśnie w nową ścieżkę. Ostatecznie rozwiązać jakieś swoje emocjonalne sprawy i otworzyć się na nowe romanse, otworzyć się właśnie na to nieoczekiwane coś, co wkracza w Wasze życie. Pamiętajcie tutaj o zdrowych granicach, tylko zdrowych granicach, a nie blokadach. Tutaj jest duży potencjał właśnie
na coś fajnego, coś stabilnego. Może do Was iść ktoś z trygonu wody, rak, ryby, skorpion, nie musi, ale jest to osoba, która zdecydowanie ma taki bardzo taki leczniczy wpływ na ludzi, tak? Osoba o wielkiej empatii, dużo miłości ma w sobie, dużo takiego ciepła, takiego wręcz matcznego troszeczkę bym powiedziała. No i na pewno wpłynie kojąco na Wasze gdzieś tam, no na Wasze uczucia, na Wasze złamane serduszko. No i as mieczy symbolizuje właśnie tutaj przede wszystkim te wiadomości, informacje, ale też nowy początek dla Was, jeśli chodzi o sprawy miłosne, jeśli chodzi o sprawy relacyjne. Dobra, rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie. Trójka pentakli. Dobra współpraca, solidne fundamenty na przyszłość. Mimo gdzieś tam różnic w opiniach, postrzeganiu świata, postrzeganiu różnego tam jakiegoś projektu konkretnego, pięknie ze sobą współpracujecie, tworzycie coś razem. Także tutaj widzę fajną współpracę między członkami rodziny, między przyjaciółmi. Jakkolwiek, tak? Zobaczmy tą trójkę pentakli. Dziesiątka kielichów, dokładnie. Szczęście, radość, miłość. Super. Dziewiątka kielichów, ale ładnie. I siódemka buław. No i tutaj mamy rycerza pentakli, cesarza, asa pentakli. No kochani, wygląda mi tutaj też właśnie na budowanie cudownej rodziny, fajnej grupy społecznej dla części z Was. Część z Was może się tutaj dowiedzieć, że ktoś tu planuje ślub, wesele, właśnie założenie rodziny ze swoich przyjaciół. Może Wy zechcecie tutaj oznajmić swoim przyjaciołom, że właśnie tak jest. No widzę, że tutaj mamy do czynienia z jakimś uparciuchem, tak? Kogoś, kto faktycznie dążył do swojego celu, nie poddawał się, nie przejmował się też opinią innych i teraz no, sięga po swoje marzenia. Dokładnie, te marzenia są wręcz na wyciągnięcie ręki, bym powiedziała. To jest grubsza inwestycja w związek, w dom, w coś solidnego. Może też chodzić o rozwój własnej firmy, może chodzić o rozwój własnej działalności. Ale nawet jeżeli kiedyś komuś się nie podobał Wasz pomysł, albo Wam się nie podobał czyjś pomysł, że tak powiem, ktoś był przeciwny temu, to teraz zaczyna się okres współpracy, współtworzenia, pomagania sobie nawzajem, dzięki czemu właśnie, no i Wy możecie osiągnąć więcej i ewentualnie ta potencjalna przyjaciółka, przyjaciel, ktoś z rodziny też może osiągnąć więcej dzięki właśnie tej współpracy. Dobra, praca i finanse. Zobaczmy, co tu. A tutaj piątka mieczy. Spięcia, kłótnie, napięcia, lęki. Coś tutaj może niefajnego się dziać. Piątka mieczy też dla mnie jest taką energią. Zastanówcie się, o co walczycie i w jaki sposób walczycie, bo możecie się sami zranić właśnie przez tą walkę. Tutaj też trzeba mieć nerwy na wodzy i przede wszystkim języki na wodzy, ponieważ możecie kogoś zranić, bądź ktoś może Was tutaj zranić w tym tygodniu. No może pojawić się jakaś kłótnia, może się pojawić jakieś spięcie, może się pojawić właśnie jakaś trudna sytuacja. Zobaczmy. Zobaczmy tą piątkę mieczy. Sprawiedliwość. Za dużo. O, i gwiazda. Super. O, i król buław. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Kochani, powiem Wam tak. Dla części z Was, szczególnie jeżeli jesteście liderem w pracy, jeszcze jesteście kierownikiem, dyrektorem, czy tam macie jakieś tam osoby pod sobą, to tutaj może pojawić się właśnie jakieś takie spięcie w pracy między Waszymi współpracownikami, między kolegami z pracy. I wygląda na to, że mówię, jeżeli Wy jesteście tutaj w roli lidera, jeżeli to Wy jesteście liderem, to do Waszych obowiązków będzie sprawiedliwe rozwiązanie właśnie tej sytuacji. I właśnie tutaj chodzi o to, kochani, żebyście faktycznie podeszli do tego sprawiedliwie. Nie tam, że kogoś lubicie bardziej, mniej, czy ktoś tam się bardziej przykładał, mniej przykładał. Tutaj trzeba podejść naprawdę takim sprawiedliwym okiem do wszystkich faktów, a uda się uleczyć tą sytuację i popchnąć ją po prostu dalej. Dla części z Was może trzeba będzie kogoś zwolnić, ósemka kielichów, bądź
Bądź po prostu to jest kwestia właśnie rozwiązania tej sprawy, odejścia właśnie od jakichś problemów. Może trzeba będzie kogoś rozdzielić, przełożyć ludzi, nie wiem, do innych działów czy cokolwiek, tak? Ale zdecydowanie uda się rozwiązać ten problem, pójść dalej i uleczyć tą sytuację. To dla części z Was. Kochani, no jeżeli nie jesteście szefem, nie jesteście na gdzieś tam kierowniczym stanowisku, no to tutaj też bym powiedziała, zachowajcie tą równowagę wewnętrzną, nie pozwólcie swoim emocjom, a nawet nie tyle emocjom, co własnej mózgownicy i takiemu ego, że tak powiem, rządzić sobą w tym tygodniu, bo może właśnie spowodować właśnie jakieś niepotrzebne kłótnie. Starajcie się bardziej zażegnać kłótnie, podchodzić ze spokojem, ale też z taką stanowczością, tak? To nie chodzi o to, żeby być taką, za przeproszeniem, miękką kluchą i przytakiwać wszystkim i tak dalej. Bądźcie dosadni, ale kierujcie się takim zrównoważonym spokojem, ale z pewnością siebie, że tak powiem. Bądźcie sprawiedliwi, nie popadajcie w te skrajności w ocenianiu innych, czy w dyktowaniu innym, co mają robić. Ważne jest, żeby zachować właśnie tą równowagę w pewnych działaniach, a osiągniecie swój sukces, osiągniecie właśnie ten spokój i uleczycie tą sytuację. No tu taka dodatkowa informacja, jeżeli ktoś mimo to, jak się zachowacie tutaj, dalej będzie gdzieś tam truł wam 4 litery i tak dalej, to jest informacja, żeby przestać po prostu się angażować w to, odwrócić się i odejść od tego konfliktu, nie zwracać uwagi, zająć się swoim dokładnie i nie przejmować się tutaj po prostu, nie brać do siebie też opinii innych i nie przejmować się działaniami innych, tak? Niech oni rozliczają się ze swoich działań, wy się rozliczycie ze swoich działań i tyle, tak? Jeżeli takie spokojna konwersacja, rozmowa nie przyniesie efektów, tak? Mówię właśnie w tym sensie. No właśnie, nie starajcie się kontrolować wszystkiego. Kontrolujcie siebie, bo nad tym macie kontrolę, ale nie macie kontroli nad innymi, także no niestety. Podejmujcie po prostu odpowiedzialne decyzje za samych siebie, a inni niech sobie sami radzą. Dobra, rada. 9 mieczy. Niesiecie tyle w swojej głowie, kochani. 9 mieczy może oznaczać właśnie taki stresujący czas, trudne wydarzenia w Waszym życiu, więc powiem Wam tylko, że skupcie też się na swoim odpoczynku, regeneracji, ale też nie uprawiajcie czarnowictwa, bo dla mnie właśnie 9 mieczy jest trochę takim czarnowictwem i widzeniem wszystkiego w ciemnych barwach, że o Jezus, masakra, zaraz będzie kolejna burza, zaraz będzie tragedia, to nie wypali, tamto nie wypali i tak dalej, i tak dalej. Nie stresujcie się też o coś, co się jeszcze nie wydarzyło, a już tym bardziej nie stresujcie się czymś, co się wydarzyło w przeszłości, tak? Żyjcie tu i teraz, pamiętajcie o dobrym śnie, ponieważ 9 mieczy może oznaczać jakieś problemy ze snem, ale ze snem, który jest problemy, które są wywoływane typowo przez stres, więc tutaj warto by było zwolnić, zrelaksować się, może gdzieś wyjechać nad morze, w góry, gdziekolwiek, gdzieś na świeże powietrze, dotlenić się, odpocząć, wyciszyć głowę, tak żebyście mogli się w końcu wyspać. A jeżeli są jakieś grubsze problemy, no to zapraszam do lekarza, tak? Dobra, moje drogie panny, to co? Zwierzaczek. Lecimy ze zwierzaczkiem dla Was na koniec. Czekajcie, karta mi się obróciła, ale się nie odwróciła, więc nie bierzemy jej. O Boże, czekajcie, bo coś nam tutaj wypadło, coś nam wypadło. Ach, łoś, mamy łosia, wisdom, wiedza, no, pozwól swojej głowie, swojemu umysłowi sięgnąć gwiazd, ale utrzymuj swoje stopy na ziemi. Dokładnie, czyli sięgajcie po więcej, ale pozostańcie uziemieni. Słuchajcie starożytnej wiedzy pochodzącej z Waszej duszy, czyli Wasza dusza Was poprowadzi, dokładnie. Przodkowie mówią poprzez Ciebie. No, macie w sobie ogromną mądrość przodków, ogromną wiedzę. Wasi przodkowie Was prowadzą we właściwym kierunku. I you know much, dokładnie, wiecie dużo. Po prostu posiadacie ogromną wiedzę, ogromną mądrość. Wykorzystajcie ją, żeby sięgnąć po to, czego pragniecie, żeby wywalczyć to, czego pragniecie. Super. Dobra, no i co? Pytanie i odpowiedzi na koniec. Jeżeli macie jakieś pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję dla Was karty z odpowiedziami na te Wasze pytania.
Jeden, dwa i trzy. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, żeby wybrać odpowiednią kartę, to zatrzymajcie sobie filmik. Ja nie przedłużam, odsłaniam. Odpowiedź numer jeden brzmi przebaczenie. Odpowiedź numer dwa brzmi zaczekaj. I odpowiedź numer trzy brzmi wielkie, szczęśliwe zmiany. Cudnie! Dobra, to by było na tyle, kochani. Życzę Wam powodzenia, cudownego tygodnia. No i widzimy się za niedługo. Buziaki! Pa, pa!